Hej, siemanko, i to znowu ja. I nagrywam dla Was film. Oczywiście zainteresowałem się Księżycem, nie dlatego, że po prostu jest, tylko powiem Wam prawdę, że pierwszy raz go widzę, że on od takiej strony jest oświetlony. Szkoda, że nie widać tego ładnie, ale jest tak oświetlony, jakby to, że bardziej jest jakby... Aha, bo ja tu zbliżę jeszcze. Że on jest jakby oświetlony, pokażę Wam palcami, będzie bardziej widoczny, jakby tak, o, z tego kierunku. No masakra, pierwsza jest coś takiego. I bardzo, dosyć mocno, troszeczkę ponad jakby promień w połowie jego był, tego księżyca. I tak jakby trochę dalej był oświetlony. Czyli ta część jest troszeczkę dalej jak w połowie. Więc fajnie to wygląda, nie? Jest naprawdę świetnie, nie? Ja widzę coś takiego pierwszy raz tak naprawdę chyba. I nie wiem, czy to jest normalne, czy ja po prostu przeoczywałem to i po prostu widzę teraz to pierwszy raz, może, nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby coś się ze Słońcem działo. Ogólnie w cały układ, nie, słoneczny się przemieszcza, cały podobno, nie? Ze wszystkim my, z tym wszystkim lecimy tak naprawdę, nie? Że nie dość, że to wszystko się kręci wokół Słońca i jeszcze ten Księżyc tutaj sobie fruwa w koło naszej planetki, w zasadzie razem wraz z nią w jednym kierunku cały czas patrzy. Jest tak, to po prostu przez przypadek mi się wydaje się stało, że po prostu ten Księżyc zawsze jest w jedną stronę do nas odwrócony, bo akurat tak się ustawił. Też tam pewnie mikrozmiany są z daleka niedostrzegalne, ale tak jakby nic się nie działo i wszystko to wiruje wokół tego Słońca naszego, a to wszystko jeszcze tak naprawdę z tym Słońcem też gdzieś się kręci, się rusza tak naprawdę. I to jest taka podobno spirala tego wszystkiego razem z naszą tą galaktyką, że podobno my wszyscy się przemieszczamy, nie? Gdzieś lecąc z tym wszystkim, z tą galaktyką, z tym wszystkim, z tym Słońcem naszym i my ciągle gdzieś się przemieszczamy podobno. Tak, że tak to wygląda, nie? Ale jestem naprawdę zaciekawiony tym księżycem, bo pierwszy raz go widzę, że jest oświetlony z tej strony, nie? Także taka nocna posiadówka ze mną, powiedzmy, taka pogaduszka troszeczkę. Ja już jestem po pracy, zrelaksowany. Chodzę, popalam sobie tutaj zioło jak zwykle, bo ja zawsze palę po pracy codziennie, tak jak każdy to wie. I zauważyłem, zainteresowałem się tym księżycem. Normalnie bym go nie nagrał, ale przez to, że zauważyłem go z tego tytułu właśnie odpaliłem kamerkę i zacząłem nagrywać. Także macie filmik dla mnie taki, ode mnie taki z wieczora. Jak Wam się podobał, to dajcie pałeczkę w górę, jak nie to w dół. Skomentujcie to, udostępnijcie. Dajcie suba, kliknijcie szary dzwoneczek, być na bieżąco i obejrzyjcie resztę moich filmów, bo naprawdę warto, a wydaje mi się, że może gdzieś tam w przyszłości jeszcze tak na poważnie się tym zajmę, ale to ja już kiedyś mówiłem to w jakimś filmie, ja robię to tylko dla siebie, więc nie zależy mi na profesjonalizmie, jeżeli chcecie, żeby było profesjonalnie i tak dalej, sami musicie mi w tym pomóc, więc im więcej subskrypcji, udostępnień i tak dalej wszystkiego, to po prostu może pomóc w rozwoju tego, ale to tylko mówię, to zależy od Was, bo ja dla siebie robię tyle, co ja chcę, bo ja nie rzucam tego po prostu, żeby jakby to jakieś zyski z tego były, tylko po prostu dla mnie to jest zabawa, zajmuje mi to czas i robię tak, jak to, tak jakby to brzmi, nie, że tam coś próbuję coś ugrać, bo mówię o subach i tak dalej, ale po prostu to mówię tak jakby zadaniowo, nie, że gdzieś tam jestem, coś sobie robię, to mi zajmuje czas, bo to się tak robi na tym YouTubie, mówi się o tych łapkach i tak dalej, więc ja to po prostu robię, nie. Więc jeżeli chcecie po prostu mieć profesjonalne filmy i tak dalej, i jakieś streamy i tak dalej, żeby było fajnie, to po prostu sami musicie mi o tym powiedzieć, jak pomagając mi, rozwijając kanał po prostu i tyle. A ja będę starał się dla Was coś wtedy robić, także trzymajcie się, narka.